Przychodzimy dzisiaj do Was z takim tematem, bo my, bardzo ważnym w realizacji swojego celu, swojego marzenia, bo mieliśmy okazję przez 3 dni uczyć się od człowieka, który przez 30 lat praktykuje biznes w oparciu o drugiego człowieka. Mogliśmy uczyć się od człowieka, który zbudował organizację, która dzisiaj liczy ponad 60 tysięcy osób. Kto uważa, że to niesamowita inspiracja, niesamowita wartość uczyć się od takiego praktyka biznesu? Kto tak uważa? Podnieście rękę. Super, ja też tak uważam i dlatego jestem niezmiernie wdzięczny i też poruszony tym, co się wydarzyło, co usłyszałem, co mogłem zabrać. Ten człowiek dzielił się z nami 3 filarami w drodze do sukcesu. 3 filarami, które budują nas sukces, które doprowadzają nas do sukcesu. Jestem niezmiernie wdzięczny za to, że mogłem w tym szkoleniu uczestniczyć, bo pokazało mi to pewne rzeczy, te 3 filary pokazały mi, jak docierać do celu mogę skuteczniej. I dzisiaj chcielibyśmy właśnie podzielić się z Wami wnioskami z tego, co przeżyliśmy, podzielić się wartością, jaką z tych warsztatów, z tego szkolenia zabraliśmy. Zabraliśmy oczywiście o wiele więcej, bo tam panowała cudowna atmosfera we wspierającym, przyjaznym środowisku, ale głównie tymi 3 rzeczami. I chciałbym te osoby, które były na tych warsztatach w Mikorzynie, żeby podzieliły się, każdy z nas, jedną, jeśli ktoś musi, 2 rzeczami, które zabrały z tych warsztatów. Także zapraszam Was wszystkich, którzy byliście, a byliśmy tam naprawdę liczną grupą, bo około 100 osób, czy ponad 100 osób uczestniło w tych warsztatach, więc na pewno mamy tutaj czym się podzielić z tymi osobami, które nie uczestniczyły, które możemy do tego zainspirować. I muszę Wam powiedzieć, że przed Zoomem, rozmawiając z liderami, mówiliśmy, że to będzie taki Zoom troszkę może bardziej biznesowy, a ja myślę sobie, że ten Zoom wcale nie jest biznesowy, tylko on jest taki bardzo życiowy. Dlatego, że pokazuje nam, czy ja zrozumiałem, że te 3 filary, o których ta osoba z tak dużym doświadczeniem mówiła, one prowadzą nas do sukcesu w każdej dziedzinie swojego życia. Nie tylko w tym projekcie. Kto uważa z tych osób, które nie były, a widzę tu takie osoby, które nie były, że jest to wartość, że jest to wartościowe, poznać takie 3 filary, dajcie proszę 1 na czacie. Super, dzięki wielkie. Cieszę się, że uważacie podobnie. Rozumiem, że to podzielenie się będzie dla Was również wartościowe, bo będziecie mogli w świadomy sposób podjąć decyzję, czy w kolejnym takich warsztatach chcę uczestniczyć. Ja w tej chwili zapraszam do wypowiedzi 1 może osobę. Wiem, że dzisiaj bez kamerki, ale poproszę Karolinę Lemanowicz. Dzięki Mirku, wielkie. Ja Wam powiem tak, Norbert Warzyszyński to jest człowiek, który zmienia mentalność nawet psychologów i to, co się ze mną zadziało w Mikorzynie, ciężko jest to opisać, ale wyciągam, żeby się nie rozgadywać, wyciągam 1 podstawową lekcję, że jeżeli człowiek taki jak Norbert doszedł tam, gdzie jest i prowadzi po swoich śladach 60 tysięcy osób, to nie ma sensu szukać swoich rozwiązań, swoich metod na ten projekt, na ten biznes, bo on daje po prostu gotowy przepis na ciasto. Ja to zrozumiałam w Mikorzynie po 1,5 roku bycia w projekcie, gdzie próbowałam iść swoją drogą, coś tam wychodziło, coś mniej, coś więcej, ale dziś wiem, jakie to jest proste, jak można szybko nauczyć ludzi duplikować wszystkie te rzeczy, które my robimy i jak osiągać sukces w tym biznesie. Także dzięki Ci, Norbert, za Mikorzyn i za to, co zrobiłeś z moją głową. Bardzo Cię proszę. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Karolino, za podzielenie się. Ty tutaj dotknęłaś tego 2 filaru, o którym Norbert nas uczył, czyli kwestii systemu, że to też bardzo skraca nam drogę do rezultatu w tym projekcie.
Dzięki wielkie, Karolino, za podzielenie się. Poproszę, Gosiu, wybacz, ale miałem cię tak w rogu, poproszę ciebie. Dzień dobry. Ja, jeśli chodzi o mikorzyn, to na pewno zabrałam to, że muszę w sobie wzmocnić moje po co. Po prostu znaleźć swój cel i Norbert pokazał, w jaki sposób można go znaleźć. Ustawiając właśnie deskę między na 2 metrach, na 10 metrach, kto się odważy przejść, i na wysokich wieżowcach, gdzie już chętnych do przejścia nie ma, ale jeżeli po drugiej stronie stoi dziecko, to wtedy każdy ruszy, jego własne dziecko, wtedy każdy ruszy. I to jest właśnie to takie mocne po co, że nic nam w tym momencie nie stanie na drodze, żeby po prostu osiągnąć to, co chcemy. I dlatego to jest dla mnie bardzo ważna lekcja i muszę odnaleźć w sobie właśnie to bardzo ważne po co. Dziękuję. Dzięki wielkie, Gosiu, za podzielenie się. Myślę, że bez tego po co bardzo trudno nam realizować swoje cele. Ja kiedyś pamiętam, mój syn mi powiedział, porównał, jak to jest, kiedy my tak naprawdę nie mamy celu, nie mamy tego swojego po co. I to trochę jak on pokazał, dał mi perspektywę taką, że to jest troszkę jak ze statkiem, który wypływa z portu, wyłącza silniki i tak naprawdę dryfuje, bo nie wie, dokąd płynie i nie wie, po co płynie. Także tak ważne jest nasze po co. Następną osobą, którą zaproszę do wypowiedzi, jest Kinga Gradek. Kingo, zapraszam cię. Cześć, kochani. To tak, pierwsze zdanie, które ja sobie zapisałam w moim zeszycie na szkoleniu, to było tak: pokora, wykrzyknik i życie będzie ci mówić, no to cię sprawdzam. To jest coś, czego ja doświadczam, zresztą jak każdy z nas w biznesie, co jakiś czas. Natomiast powiem wam, że nie wiedziałam, że to zdanie tak szybko się sprawdzi, ponieważ tak jak część z was wie, w nocy z piątku na sobotę dowiedziałam się, że mój tato jest w szpitalu. Totalnie nie miałam informacji, co, jak, dlaczego, po czym następnego dnia miałam poprowadzić część szkoleniową i normalnie poprowadziłabym, wszystko by było okej. Natomiast sama sobie udowodniłam dzięki temu, bo miałam szansę zrezygnować z tego, ponieważ to zrobiłam, to udowodniłam sobie, że właśnie na tym polega życie i na tym polega ten biznes, żeby robić to mimo że życie będzie mnie sprawdzać. I ogromna moja lekcja, bardzo ważna, że doświadczyłam społeczności, tego jak ludzie, którzy są wokół mnie, wy wszyscy, którzy byliście w mikorzynie, mnie w tym wsparliście. I to jest dla mnie ogromna satysfakcja, że mimo trudu, mimo braku jakiejś takiej wewnętrznej energii, mimo trudności, którą mamy w sobie, warto iść do przodu, warto robić wszystko tak naprawdę, bo życie to nam zwróci i nam to wynagrodzi. Więc bardzo wam też za to dziękuję. Jak ja to często właśnie tutaj czy w postach, czy wam mówię, że doświadczyłam, że Dual Life to nie jest tylko społeczność, ale to jest społeczność przyjaciół. Więc to jest mój pierwszy wniosek i już mówię o nim bez emocji, aż tak, znaczy takich, wiecie, drastycznych emocji. I drugi wniosek to jest też, wybrzmiało dla mnie bardzo mocno zdanie wypowiadane do ludzi, żeby proponować zrobienie tego wszystkiego razem. I to słowo razem też mi mocno wybrzmiało na zasadzie, że czasami starałam się pokazywać ludziom, dać im dostęp do czegoś i pokazać im coś, ale nie przedstawiając tego, chodź do nas razem, zróbmy to razem. I to jest bardzo ważne dla mnie zdanie. I ostatnia rzecz to po prostu prostota, bo mi też się zdarza komplikować, chcąc zbyt dobrze, a wracanie do prostoty i pokazywanie czegoś w prosty sposób, tego się ciągle uczę i ciągle muszę tego pilnować. Jak to kiedyś ktoś powiedział, a propos grafik, że dobry projekt to taki, z którego usuniesz zbędne szczegóły. Dokładnie tak samo jest u nas. Kwestia duplikowania tego, czego nas uczy Norbert, w prostocie i będzie dobrze. I tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, Kingo, za twoje lekcje. Ale dziękuję ci też bardzo za twój panel, za twój udział
w tych warsztatach. Ty akurat wypowiadałaś się w kwestii systemu i naprawdę było to tak inspirujące. Myślę, że jeszcze nie jedna osoba wyjmie tutaj coś takiego, że był to, no, że to był jej powód, dla którego tam pojechała. I ja również cenię sobie bardzo to, co Kinga zaznaczyła, czyli tą społeczność. Kiedyś przeczytałem, że jesteśmy średnią 5 osób, z którymi najczęściej przebywamy. Więc zobaczcie, jaki wpływ tak naprawdę na nasze życie ma otoczenie, ma społeczność. Ja sobie tą społeczność też bardzo, bardzo cenię. Dzięki wielkie, Kingo, za twoje wnioski, ale też za twój udział w tych warsztatach. Poproszę Irinę z Jankiem, jak widzę. Dobry wieczór. Wszyscy nas już znają chyba po Mikorzynie, bo byliśmy we czwórkę. Zabraliśmy tym razem swojego syna i swoją mamę. Więc najpierw wypowie się w imieniu mojej teściowej, która po szkoleniu mikorzyńskim, zupełnie inna osoba, wróciła i powiedziała: ja w końcu zobaczyłam inny świat, bo nie wierzyłam, że taki świat istnieje. Tak się składa, że mama no rzadko kiedy wychodzi z domu. Większość czasu spędza przy radio i przy telewizji, przed telewizorem. I ograniczenie takie, gdy chodzi o obcowanie z innymi osobami, przez ostatni czas miała bardzo spore, ze względu jeszcze na złamaną nogę. No i ładowała się tymi negatywnymi informacjami od rana do wieczoru, słuchając to jeden program, to drugi. I w końcu wyszła do ludzi. Zobaczyła ludzi uśmiechniętych, zobaczyła ludzi otwartych, zobaczyła ludzi w różnym wieku, bo przedział był od małej dziewczynki, chyba Alice, twoja córka, nie wiem, 8 lat miała, 10 chyba powiesz o niej za chwileczkę. Nasz syn miał 17, mama była 72 lata i też ludzie w jej wieku były, więc zobaczyła, że Dual Life zrzesza społeczność ludzi w różnym wieku. I te wartości, które firma daje, i rozwój osobisty, i człowiek w centrum, i zdrowie, to są również dla niej te wartości. I cudowna nasza społeczność. Przedtem nie chciała o tym nawet słyszeć, przedtem nie widziała. Zawsze nam tak po cichu gdzieś tam przez ramienie rzucała: i gdzie to jest wasz biznes? I gdzie to jest wasz biznes? Ja widzę tylko komputery. Kiedy pojechała na Mikorzyn i zobaczyła na miasto, na parstek, czyli tę grupkę 100 osób, to dla niej już cały świat się zmienił i na własne oczy się przekonała, że jest inny świat, świat pozytywny, świat osób, które chcą działać, chcą się rozwijać, chcą coś od siebie dać więcej, a nie tylko żyć od śniadania do kolacji. Więc w oczach mojej mamy zmienił się również cały nasz świat i świat Polski, świat całego świata, bo wie, że Dual Life działa nie tylko w Polsce, że wychodzimy na świat. I myślę, że taka iskierka nadziei, ciepła, takiego świeżego spojrzenia na to, że dzieją się dobre rzeczy, to wyniosła. By the way, kupiła również ulotki produktowe, bo za chwilę udaje się do sanatorium i nigdy bym nie pomyślała, że moja mama, moja teściowa będzie chciała propagować produkty Dual Life, które przed chwilą jeszcze nie wierzyła i nie chciała ich słuchać, więc ulotki do torebki wrzucone, podpisane, powiedziała, że będzie propagować zdrowy styl życia, no i to są wnioski mojej teściowej, naprawdę robi wrażenie, 72-letnia kobieta, która razem z nami siedziała, pisała, notowała, bo było to dla niej zupełnie coś nowego. A twoje wnioski? Przechodzę do moich wniosków. Moje wnioski są takie. Pierwsze właśnie dwa pytania, które napisałam sobie na szkoleniu. Jeżeli sobie mówisz, że nie dasz rady, to masz rację. Jeśli sobie mówisz, że dasz radę, to też masz rację. To ty wybierasz, jak myślisz. I jeden z filarów sukcesu to jest twoje myślenie, twój mocny mental, twoje budowanie samej siebie. Tak jak powtórzyłam na szkoleniu, budowanie siebie i bycie dla siebie swoją najlepszą przyjaciółką. Czy do swojej najlepszej przyjaciółki, gdyby ona zawaliła na przykład jakąś sprawę, powiedziałabyś: przepraszam za słowo, ty głupia, ty krytynka, ty dej i tak dalej. Nie, powiedziałabyś jej:
spokojnie, spróbuj jeszcze raz, dasz radę, wierzę w ciebie, to dlaczego takie same słowo nie mówić do siebie? Patrząc sobie w lustro, dasz radę, kocham cię, idźmy razem dalej, zróbmy jeszcze jeden krok, uda się, wierzę w ciebie. Więc ten filar, pierwszy filar sukcesu, mocny mental, po raz kolejny zabieram, jeszcze bardziej wracam wzmocniona, bo jest, było to moje trzecie szkolenie mikorzyńskie i powiem wam jedno, po każdym szkoleniu spałam co najmniej 3 dni, po pierwszym w ogóle płakałam i grochy mnie leciały, bo byłam mentalnie zupełnie w innym świecie, a na trzecim szkoleniu odważyłam się naprawdę z lekkością wyjść na scenę, wziąć ten mikrofon i chociaż jeszcze trochę ręka mi drżała, ale już wiedziałam, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że każdy z was potrafi nieść tą wartość innemu człowiekowi, bo mamy niesamowite rzeczy. Co jeszcze wyniosłam? Że jak masz marzenie, jak masz cel, jak wiesz, co chcesz osiągnąć, to wtedy szukasz na to sposobu. Szukasz jak. Jak masz co, to już szukasz jak. Jak szukasz jak, szukasz sposobu, szukasz plan realizacji. Jak już ustalasz ten plan realizacji, to wtedy wdrażasz właśnie czyny. Ustalasz, czy to będzie tempo, czy ilość spotkań. To już z liderami można sobie ustalić, jak chcecie działać. Ale tak jak Karolina powiedziała, był podany gotowy przepis na ciasto i to nie chodzi o biznes. Chodzi o jakiekolwiek nasze plany. Jak chcesz schudnąć, to musisz przede wszystkim wiedzieć, ile chcesz schudnąć, w jaki sposób chcesz schudnąć i ile tych ćwiczeń, ile tych na przykład spotkań, czy wyjść do klubu fitness w tygodniu zrobić, przeprowadzić, żeby ten swój cel osiągnąć. Tak samo, czy chcesz jeździć jakimś samochodem, tak samo cokolwiek, to się przekłada na każdą sferę życia, na każdy cel, na każde marzenie. Dlatego DualLife jest uniwersalnym, kompletnym projektem. No i trzecie oczywiście, że praca z kalendarzem, nie była to dla mnie nowość, bo pracuję z kalendarzem od lat, ale jeszcze bardziej mnie umocniła, że można również w międzyczasie coś robić. Nawet gotując obiad możesz słuchać, nawet prasując możesz słuchać, nawet jadąc w samochodzie możesz wrzucić jakiekolwiek afirmacje, na przykład jak nie potrafisz czytać na głos w tym momencie, to wrzuć, nagraj się na przykład, tak? I jadąc samochodem odsłuchaj swoje własne afirmacje, które można kombinować, ułożyć po swojemu, może niektóre zdanie wyrzucić, może dopisać coś swojego, może coś po prostu zamienić parę słów, ale róbcie te afirmacje, dla mnie działają, dla mnie mają ogromną moc, które wprowadzają mnie w dobry dzień. Dzisiaj znów po raz trzeci już czytałam od nowa, odmówiłam ten rytuał i jest mi z tym dobrze. I dziękuję wam bardzo za tak liczny udział. Widzę, że mamy 80 osób w tym momencie. No coś niesamowitego. Robimy wszyscy kawał dobrej roboty. Brawo my! Dzięki wielkie za twoją wypowiedź. Mam wrażenie, że się wypowiedziałaś rzeczywiście za kilka osób, ale cieszę się, że podzieliłaś się tym, co z tobą rezonuje. Dzięki wielkie. Ja celowo nie podawałem tych trzech filarów, o których osoba prowadząca, osoba z tym doświadczeniem, osoba ze swoim doświadczeniem, która się dzieliła tym, po to, żeby was troszkę zaintrygować, po to, żebyście chcieli pojechać i sami sprawdzić, jakie to są te trzy filary do waszego sukcesu, nie tylko w biznesie. Ale tutaj Irina, widzę, że wyszła odrobinę z inicjatywą, żeby wam te filary podać. I tak rzeczywiście pamiętam, jak moja mama pytała, gdzie jest ten nasz biznes, a ja tak sobie myślę, że nawet gdyby tutaj nie chodziło o żadne pieniądze, gdyby tu nie było żadnego biznesu, to kto ma takie przekonanie, że i tak by to robił, i tak by się tym zajmował poprzez wartości, jakie ten projekt daje, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o edukację o zdrowiu, o dostęp do wiedzy na temat zdrowia, o dostęp do wiedzy na temat rozwoju osobistego, a także w tej sferze finansów. Ja mam wrażenie, że wielu z nas jest na tyle, jesteśmy na tyle świadomą społecznością, że robilibyśmy to nawet gdyby tutaj nie było mowy o żadnym biznesie i o żadnych pieniądzach. Okej, Janku, czy mogę ciebie prosić o
o krótki feedback z tych naszych warsztatów. Ty byłeś najmłodszym uczestnikiem, więc zapraszam do krótkiej wypowiedzi. Czy krótki wyjdzie, to się okaże. Ale dobra, jedziemy. Na Mikorzynie byłem trzeci raz. Z poprzednich dwóch zabrałem właśnie w skuteczny sposób, jak poprawić swoją pewność siebie, wiarę. Swój mentor, który przed chwilą wymieniliśmy, jest podstawowym filarem sukcesu. Wyznaczałem sobie zadania codziennie, a także zacząłem patrzeć na mój czas jako na tydzień, więc mogę go zaplanować, a to jest kolejny filar sukcesu. I wszystko było naprawdę bardzo dobrze. Gdybym nie wypadł z tych torów i w takim celu właśnie chciałem odzyskać kontrolę nad swoim życiem i w takim celu właśnie pojechałem trzeci raz na szkolenie w Mikorzynie i byłem przekonany, że tam to znajdę. Po tym szkoleniu mam większą uważność na to, co robię każdego dnia, na to, z kim przebywam, na te pięć osób, których jestem średnią. No i mam pytanie do osób, które może jeszcze były raz, albo które nie były na szkoleniu w Mikorzynie. Czy ty zastanawiasz się, czy czujesz też, że czas może uciekać ci przez palce, że twój czas wolny gdzieś ucieka, po prostu twój czas pędzi jak szalony, albo zastanawiasz się, czy warto to robić, czy zacząć, czy dzisiaj, a może odzaczekać z tym trochę. A może warto byłoby zabezpieczyć się w tych czasach, które mamy i rzeczywiście zacząć budować inne źródło dochodu. I jestem przekonany, że na tym szkoleniu na 100% odpowiesz sobie na te pytania i wyniesiesz z nich taką wartość, że nie mogę tego opisać po prostu. Zaczniesz nowy etap w swoim życiu. O, dokładnie. Jestem przekonany, że pomoże ci to w każdym problemie, który opisałem w pytaniach właśnie. I mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem w Mikorzynie, bo ja na pewno będę. I miało być krótko, więc chyba było. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie, Janku. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny, bo ja bardzo. Słuchajcie, będąc na pierwszych tego typu warsztatach, zamarzyło mi się, żeby były tam wszystkie moje dzieci, dlatego że jest to tak skondensowana i tak ogromna wartość, że nie wyobrażałem sobie, żeby było inaczej. Ja to marzenie spełniłem. Były wszystkie moje dzieci i wszystkie, jeśli tylko wdrożyły chociaż część wartości, którą wyniosły, to zaczęły osiągać naprawdę wielkie rezultaty w różnych dziedzinach swojego życia. To moje marzenie nawet przerosło wtedy moje oczekiwania, bo tak jak słyszeliście, nawet moja mama była ostatnim razem i naprawdę jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Przez te kilka dni po tych warsztatach zupełnie inaczej nam się komunikuje nawet. Dzięki wielkie. Poproszę Mirka i Beatkę. Dobry wieczór. Ja przede wszystkim chciałbym zacząć od pogratulowania Janku, tobie, twojej świadomości. Ty w wieku 17 lat z taką świadomością masz przed sobą całe życie i będziesz na pewno na scenach świata jako niezły motywator, bo potrafisz po prostu poruszyć tak tematy jak chirurg skalpelem, ponieważ bardzo precyzyjnie i to mi się bardzo podoba. Ja z tego Mikorzyna zabrałem przede wszystkim dla siebie to, że Norbert przedstawił mi to bardzo, ja byłem czwarty raz w tej chwili, to był czwarty mój wyjazd na ten Mikorzyn i tak mocno dotarło za czwartym razem do mnie to, że ten projekt jest niesamowity, dlatego że jest oparty na potędze małych kroków i Norbert rozrysowuje to dokładnie na tablicy. Będąc czwarty raz, jakbym pierwszy raz to zobaczył, dostałem takiego olśnienia, że te małe kroki powielane przez dużą grupę ludzi
dają niesamowite rezultaty i jest to wyjątkowy projekt ten Soft Marketing, ponieważ my robiąc codziennie małe kroczki, dwa razy dziennie, czyli pokazując to tylko dwóm osobom, powielone przez dużą skalę, daje niesamowite rezultaty, czego przykładem jest najlepszy nasz nauczyciel Norbert, który jako praktyk pokazuje nam cały system, jak to zrobić krok po kroku. I dotarło wreszcie do mnie to, że mocno się nad tym zastanowiłem, że gdybym kupił jako przedsiębiorca franczyzę McDonald's albo KFC, czy dyskutowałbym z tym, jak menadżerowie szkoliliby mnie i czy mój personel nad tym, jak działa taki lokal i krok po kroku jak to realizować, czy ja bym dyskutował z nimi i wymyślał jakieś nowe rozwiązania, które mają być skuteczniejsze, czy robiłbym to po swojemu. I dostałem takie olśnienia, że jeżeli będę trzymał się systemu, tego, którego Kinga też, przez ten, który nam Kinga przedstawiła też w taki precyzyjny sposób, to przyjdą rezultaty, dlatego że będzie mogła powielić to duża skala ludzi. I to jest coś niesamowitego. A przede wszystkim chciałbym wszystkich pozdrowić, bo atmosfera, w jakiej my tam odbyliśmy to szkolenie, to wasze ciepło, to wasze uśmiechy, ta wasza radość, która z każdego z was biła na kilometry, te serducha, które rezonowały, to jest coś niesamowitego i to zostaje na długo. I już tęsknimy za następnym Mikorzynem, który jak tylko Norbert da znać, to obawiam się, że kto będzie pierwszy, ten lepszy, bo tam jest niewielki ten lokal na 100 osób, to będziemy się bili niedługo o te miejsca. Także jest to coś wyjątkowego. Pozdrawiam serdecznie i oddaję jeszcze głos Beatce. Zapraszamy, Beatko. Dobry wieczór, kochani. Słuchajcie, ja mam tą możliwość. Słychać mnie? Bo coś mi tutaj wywróciło. Słychać, Beatko. Może nie widać, ale słychać. Dobra, to nie istotne. Najważniejsze, żeby było, kochani, słychać. Ja miałam przyjemność uczestniczyć po raz trzeci w szkoleniu organizowanym przez Anię i Norberta. I słuchajcie, za każdym razem było to dla mnie inne szkolenie, ponieważ wyjeżdżałam z czymś innym, zabierałam coś innego, a to też z powodu, że wzrastałam, że się uczyłam, zdobywałam nowe kompetencje i to było niesamowite. To szkolenie teraz było bardzo wyjątkowe, ponieważ no, jak wszyscy wiemy, była ta gala zorganizowana, która Ania to zrobiła po mistrzostwu, wszyscy się mieliśmy okazję zaprezentować, ale to było cudowne widzieć wszystkich, po prostu wszystkie osoby, które czuły się lepiej, które bardziej były czuły się dowartościowane poprzez ubiór, poprzez fryzury, poprzez makijaż, to szczególnie kobiety, to było, ja widziałam, słuchajcie, obserwowałam, jakby się czułyście, jakby od razu urosłyście i słuchajcie, to jest wszystko dla was, to jest wszystko dla was tylko pomalutku, musicie o tym pamiętać. I to, co ja zabieram z tego szkolenia, to wszystko zaczyna się od tego, w jaki sposób myślisz, od tego, w jaki sposób my myślimy. I słuchajcie, nie da się tego opowiedzieć, nie da się tego przekazać, tylko czy po prostu trzeba tam pojechać i być z nami, z tak wspaniałą, cudowną społecznością, bo tam się naprawdę dzieje magia, tam my wszyscy się super bawimy, pomimo tego, że idziemy po wiedzę od naszego Norberta uczyć się, bo to jest naszym celem, ale też mamy czas na relaks, na wspólną zabawę, żeśmy się pointegrowali, żeśmy budowali relacje z naszymi zespołami. To jest cudowne. Także zapraszam na następną edycję. Dzięki wielkie, Beatko. Czyli rozumiem, ty bierzesz po pierwsze społeczność, to co zabierasz z tego szkolenia. I drugiego wniosku nie pamiętam. Wszystko zaczyna, tak, dzięki wielkie. Wszystko zaczyna się od tego, co mamy w swojej głowie, jak myślimy, co tak naprawdę myślimy o sobie. No i od Mirka bierzemy, żeby zaprząc do działania system, do którego tutaj mamy dostęp. Dzięki wielkie, kochani. Danusiu, ciebie zapraszam, ale nawet mikrofonu nie muszę ci oddawać, także dziękuję. Czuj się jak u siebie. Sama sobie wezmę. Dziękuję. To, co Beatka powiedziała, to powiem tak szczerze, że niejako wprowadziła moją wypowiedź, moje odczucia. We mnie coś pękło. We mnie po prostu naprawdę coś niesamowitego się zmieniło. Powiem tak, jeżeli chodzi o pracę systemową, ja byłam drugi raz na szkoleniu w Mikorzynie, pracuję z Norbertem, więc tą pracę systemową cały czas ćwiczę na co dzień. Natomiast tutaj w mojej głowie po prostu ktoś poprzestawiał płytki i powiem wam tak, że takie zdanie cały czas za mną chodzi, że gdyby ktoś podał ci rękę do lepszego świata,
i wiesz, że po prostu no, możesz zaufać tej osobie, ona ci pomoże, to czy pójdziesz? I ja właśnie zrobiłam ten krok, ja poszłam. I uśmiech mi nie schodzi do dzisiaj z twarzy, czuję się dużo lepiej. I to, co właśnie nawet dzisiaj Norbert powiedział, że zmieniła się to moje poczucie własnej wartości, moje poczucie sprawczości, tak bardzo się zmieniło, że ja tak urosłam w siłę teraz od tego weekendu, że zapaliłam tą siłą ludzi z mojego zespołu i po prostu dzieje się magia. To, co właśnie rozmawiamy z zespołem, to co się dzieje, jak ludzie niesamowicie rosną, to jest aż niewyobrażalne. I cały czas jestem w afirmacjach, cały czas powtarzam sobie i po prostu realizuję dzisiaj kolejną rzecz, która wydawałaby się nierealna, bo już raz usłyszała mnie i dzisiaj tylko poszłam jeszcze się upewnić, że na pewno nie, a okazało się, że jednak tak i temat jest po mojemu. Także powiem tak, to nie jest zwykłe szkolenie, to nie jest kolejne szkolenie. To jest taki moment, kiedy ja się mogę zatrzymać nad sobą, nad moimi wyzwaniami. U mnie to była kwestia głównie mentalna i po prostu zmieniam siebie i zaczynam zmieniać świat na lepszy. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim, bo kochani, to ile dobrych słów dostałam od was, to nie wiem, przez ile lat tyle nie usłyszałam, jak bardzo ten jeden weekend zmienił mój mental, to nie wiem, jakbym to chciała przełożyć do lat wstecz, to jest nie do przełożenia. Także dzięki za wszystko, naprawdę no, jesteśmy cudowną społecznością. Także dzięki. Dzięki wielkie, Danusiu. Dzięki za twoje wnioski, dzięki za ciebie, bo naprawdę tyle ciepła, ile wniosłaś tam w Mikorzynie, to no, po prostu wdzięczność. Także dzięki wielkie. Alicjo, zapraszam ciebie. Widzę, że córki dzisiaj nie masz ze sobą. Sześciolatki, tak? Jest oczywiście, tutaj maluję kotki. Słuchajcie, ona jest zawsze z nami i obok nas. Ja chciałam powiedzieć, że na szkoleniu w Mikorzynie byłam trzeci raz. I chciałabym pokrótce tylko powiedzieć, co z tych trzech szkoleń zabrałam. Marzyłam być w styczniu i byłam na tym szkoleniu. I słuchajcie, to kiedy patrzę tak z perspektywy czasu i tych szkoleń, to pierwsze szkolenie zbudowało mój mental i moją wiarę. Ja uwierzyłam, że ja mogę. Następnie podczas drugiego Mikorzynu byliśmy już całą rodziną i była też Hania, był też mój partner i on tak, wiecie, wychodził za tą Hanią, żeby nią się zająć, a żebym ja mogła się dalej uczyć i szkolić. I ten drugi Mikorzyn, o, jest moje dziecko, tylko musisz się przysunąć, bo jesteś rozmyta. I słuchajcie, drugi Mikorzyn wyposażył mnie w system i w to działanie, w to planowanie. Ja po prostu wróciłam i ja planowałam, ja działałam jak petarda. I kiedy w maju dowiedziałam się, że będzie kolejny Mikorzyn, to już wtedy wiedziałam, że pojedziemy wszyscy razem. Chociaż jeszcze moja rodzina tego nie wiedziała, ale ja już wiedziałam. I po prostu z taką pokorą, z wdzięcznością po prostu czekałam na tą decyzję naszą wspólną, która oczywiście w połowie zależała ode mnie, a w połowie od mojego partnera. I kiedy dowiedziałam się, że jedziemy, on zrezygnował specjalnie z turnieju koszykówki po to, żeby tam jechać ze mną, żeby być razem ze mną. To po prostu... Myślałam, że wiecie, nie wiem, że wygrałam w totolotka. No i pojechaliśmy na ten Mikorzyn i widzieliście, że byliśmy całą rodziną podczas tego szkolenia. Rzadko kiedy mój partner wychodził, żeby zająć się naszą młodą, tak? I po prostu to szkolenie, ten trzeci raz, dało mi taki spokój. Chociaż wiem, że kiedy wyszłam i mówiłam, o co zabieram ze szkolenia, to w ogóle nie byłam spokojna. A to dlatego, że te emocje, to co mówiłam, jest dla mnie bardzo ważne i ja cały czas w tym przechodzę, dojrzewam, tak jak niektórzy mówią i mam w sobie teraz taki spokój, pokorę, wdzięczność, miłość za to, że jesteśmy tam razem, za to, że idziemy w jednym kierunku i dlatego zachęcam was, żebyście szli ze swoimi partnerami,
dziećmi, oczywiście, no to jest wyzwanie. Nasza Hania to jest, wiecie, ona już jest tak ułożona, jak powinniśmy być ułożeni. Ona wie, że to jest ważne i siedzi z nami i potrafi się sobą zająć. I wiem, że pojedziemy na kolejny Mikorzyn, znowu wszyscy, już teraz ja nie muszę pytać i zastanawiać się i marzyć, czy pojedziemy wszyscy, czy oddzielnie. Pojedziemy wszyscy i po prostu, co daje to szkolenie? Buduje nas od podstaw. To, że zostaje tylko imię, nazwisko, a reszta jest zbudowana na wzór naszego Norberta. On wie, co robi i poza tym, wiecie, to szkolenie jest niby takie same, ale ono nie jest takie same. Po prostu teraz to było mistrzostwo. Ta gala, te różne jeszcze ćwiczenia podczas szkolenia. To ćwiczenie, słuchajcie, 6 miesięcy życia i 1 milion. I milion, tak? Ja jak pisałam w marcu, ja po prostu płakałam nad tymi 6 miesięcami życia, bo ja nie wiedziałam, co ja zrobię. 6 miesięcy, przecież to niemożliwe. A teraz to ja piszę z taką radością, wiecie, co napisałam na koniec? Że ja podważę tę decyzję 6 miesięcy, bo to niemożliwe, bo to jest tylko diagnoza. I po prostu to jest niesamowite. A znowu ten milion, to dał mi takie możliwości, że jak ja zaczęłam pisać, to po prostu tam końca nie było. Tak samo z tymi 6 miesiącami. Także bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie nauczyć się robić właściwe rzeczy we właściwy sposób i po mistrzowsku, to musicie tam być. Fajnie jakby było jakieś dziecko, ale to jest wyzwanie i musicie temu sprostać. Rodzice, tak? Także możemy wam powiedzieć, co trzeba zrobić. Sprzedamy swoje praktyki za darmo oczywiście, tak? Także dzięki bardzo i nie zatrzymuję kolejnych osób i kolejki. Także dałam radę, słuchajcie. Dzięki wielkie, Alicjo, za twoje podzielenie się, ale też to wielką inspiracją jest właśnie, kiedy patrzy się na taką rodzinę z małym dzieckiem, która pomimo wyzwań chce po prostu iść dalej po swoje cele. Dzięki wielkie, że byliście. Ja na chwilkę wrócę odrobinę do wypowiedzi Mirka Kozania. On wspomniał tam o systemie, o tym, żeby zaprząc system do pracy. Ja w tym miejscu chciałem wspomnieć o tym, że w systemie mamy taką zasadę, że lider robi zawsze zamówienie 16. To jest pierwszy dzień nowego okresu rozliczeniowego. Zachęcamy do tego, uczulamy na to, dlatego że w momencie, kiedy robimy zamówienie pierwszego dnia danego miesiąca, to od razu widzimy, jaką prowizję mamy w portfelu. I nawet jeśli z kimś się dzielimy, pokazujemy komuś prezentację, to możemy to pokazać, jak to działa. Także zachęcamy do tego bardzo, bardzo gorąco, tym bardziej, że firma daje nam tyle możliwości, jeśli chodzi o bonusy lojalnościowe, o te gratisy, z których też możemy skorzystać, że naprawdę warto to zrobić. Poproszę Ewę do wypowiedzi z wnioskami po warsztatach w Mikorzynie i tym, jakie wartości wyniosła i też może co zamierza z tym zrobić, w jaki sposób wdrożyć je w swoje życie. Zapraszam. No tak, witam wszystkich. Tak, moje wnioski to chyba takie najważniejsze, czyli jutro znaczy nigdy i biorę to do siebie rzeczywiście i zaczęłam po prostu działać. Kolejne, no to, żeby po prostu patrzeć tylko i wyłącznie na siebie, w sensie nie taki, wiecie, nie żeby być egoistą, ale chodzi o to, żeby patrzeć na swoje dobro i nie przejmować się zdaniem innych ludzi, żeby po prostu wiedzieć, do czego się dąży. No i pytanie, czy to, co robisz teraz, przybliża cię do twojego celu? Więc to rzeczywiście zabieram ze sobą. No i afirmacje, żeby rzeczywiście od samego rana dobrze się nastawić, być pozytywną osobą, dobrze myśleć, pozytywnie myśleć. Już napisałam swoją afirmację i uwaga, zaczęłam ją słowami cześć piękna, żeby po prostu troszkę siebie podbudować i nabrać więcej pewności siebie. No i tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, Ewo. Zobaczcie, jak pięknie można zaczynać dzień, mówiąc do siebie cześć piękna, cześć przystojniaku na przykład, coś pięknego. I wtedy zaraz układa nam się inny dzień. Inne rzeczy mamy w głowie,
Ja zawsze mówię, zaczynaj od wdzięczności. Od wdzięczności zaczyna się wszystko. Czyli dziękuję, że jesteś piękna, przystojna. Dzięki wielkie, Ewo. Bez kamerki, ale zapraszam Iwonę Andrzejewską. Cześć wszystkim. Witaj. No kamerka trochę mi siadła, bo jechałam z pracy samochodem i jednak potem mi wyłączyła się. Natomiast bardzo wszystkim dziękuję. Norbertowi oczywiście i Ani przede wszystkim, bo to jest niesamowita inspiracja i poczułam się na gali tak wyjątkowo. Przesłałam córce takie zdjęcie i ona mówi, mamo, jak ty pięknie wyglądasz w zielonym, a nigdy w zielonym nie chodziłaś. No a też zabieram przede wszystkim ten most. Oczywiście też dla mnie najważniejsza była Dominika. Całe życie, ale też bardzo wszystkim dziękuję to, że czułam się bardzo wyjątkowo. Byłam taka naprawdę, nadal jestem. Zabieram to, że dwa dziennie, ale codziennie kontakty i to robię. Robię afirmacje od samego początku, łącznie z tym, że wróciłam w niedzielę wieczorem, późno wieczorem, bo gdzieś tam koło 21 i już dwa telefony wykonałam do znajomych. Wczoraj rozmawiałam ze swoją mamą, która ma złe doświadczenie, bo brat był kiedyś tam w Amboje i mu nie wyszło. I mama mówi, chyba ci wyprali mózg. Ja mówię, tak, mamo, tak, wyprali mi mózg i jestem z tego szczęśliwa. Ona mi, no właśnie widzę, że ci wyprali mózg, ale chyba pozytywnie ci wyprali ten mózg. Więc było bardzo, cieszę się, że tak się właśnie to odbyło i bardzo dziękuję za wszystkie emocje pozytywne. Byłam tam pierwszy raz. W duo jestem bardzo króciutko, bo dokładnie tam prawie tam około 3-4 miesięcy, ale działam, zapraszam, spotykam się, mam Danusię Radzikowską, wspaniałą osobę, mam Magdę Molendę, wsparcie ogromne, więc naprawdę to było niesamowite i całą podróż powrotną rozmawialiśmy właśnie o co każdy wyniósł, więc te trzy filary, Kingi, prezentacja przepiękna, że jednak to nie jest takie trudne, ale łatwe, więc naprawdę bardzo wszystkim dziękuję, bo to było naprawdę, jestem naprawdę innym człowiekiem, otworzyło się wszystko w głowie, afirmacje robię 4 razy dziennie, też mówię do siebie, że jesteś piękna, chociaż jestem kuleczką troszkę, ale jestem przeszczęśliwa, więc bardzo wszystkim dziękuję. Dzięki wielkie, Iwonko. Ja myślę, że tego wieczoru wszyscy czuliśmy się tam wyjątkowo, w wyjątkowym otoczeniu, w wyjątkowym środowisku. Czuliśmy się dobrze, bawiliśmy się jeszcze lepiej, ale myślę, że wielkie, wielkie podziękowania i wyślijmy wszyscy ci, którzy byli, duże, duże serducho dla Ani Warzyszyńskiej, bo to jej praca, to jej starania. Wiem, ile energii. Brawo, Aniu. Ile energii w to włożyłaś, Aniu. Love you, po prostu jesteś niesamowita. Dzięki wielkie za to, że tak dużą cegłę włożyłaś do tych warsztatów. Dzięki wielkie. Może Ania też chce się z nami podzielić wnioskami z tego szkolenia. Może chcesz się podzielić. No właśnie, to zapraszam Anię w takim razie. Dobrze, ja już robię miejsce. Zaraz cię będzie widać. Słuchajcie, no tego nie było w żadnym scenariuszu. Nikt się tego nie spodziewał. Jestem naprawdę podekscytowany. Cześć. Cześć wam. Witam was serdecznie. No, słyszę tutaj wnioski, jakie macie cudowne. Nie wiecie, jakie to jest miód na moje serce. Bo to wszystko, co robiłam, robiłam z tak wielkim sercem. I te wasze zaskoczenie, te wasze cudowne uśmiechy, to wszystko, co się działo z wami, to właśnie dlatego. I dla takich chwil właśnie warto to robić, warto z wami być i warto to dla was robić, bo my na takich galach jesteśmy, bywamy, ja wiem jak to wygląda, ale chciałam, żebyście wy też troszeczkę tego jakby zasmakowali, że takie życie jest i to jest dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie, dla Norberta, dla was też. Jesteśmy i byliśmy tak samo takimi samymi ludźmi jak i wy i jesteśmy cały czas takimi samymi ludźmi. A dlatego, że jesteście dla nas bardzo ważnymi osobami, jak zawsze powtarzamy, jesteście dla nas wielką rodziną i chcemy, żebyście razem z nami świętowali, razem z nami się bawili i razem z nami tak się czuli, jak my się czujemy na takich galach. I obiecuję dzisiaj tutaj przed wami, że to nie będzie ostatnia gala, że będziemy takie rzeczy robić dla was właśnie, bo widzę, co to robi z wami i z nami.
my do tej pory nie możemy dojść do siebie i wspominamy was, te wasze zaskoczenie wielkie i to takie pozytywne zaskoczenie, że jednak to, co robimy, no daje takie rezultaty, jakie oczekiwaliśmy i nie macie pojęcia, co ja czuję w sercu, jaką wielką, jakie mam, nie da się tego określić słowami. Tak bardzo dla was chcemy, żebyście czuli się z nami jak wielka jedna rodzina. I oddajemy siebie i te wszystkie chwile, te nieprzespane noce, to wszystko, co przeszliśmy, jest warte tego, bo nie widzieliście swoich min tak naprawdę. Gdzieś może na zdjęciach później, gdzieś może na zdjęciach, ale kawałek. Pierwsze te miny, to zaskoczenie było cudowne. I obiecujemy tutaj z Norbertem, bo miały być co piątą edycję, czy miało być na 10. edycję gala następna, będzie... Co kolejne, tak? Ale będą co kolejne. Może nie Bingo. Będzie... Może Woohoo! Zawsze będzie czymś się wyróżniała. Zawsze, nie będzie zawsze taka sama, ale zawsze będziemy eleganckie, eleganccy i zawsze czymś was zaskoczymy. I obiecuję, że tak Kurde, będzie. Kurde, to tak ostro pojechałaś, wysoko poprzeczka, kochanie. Zawsze czymś zaskoczy. I teraz będzie układ taneczny. Będziemy tańczyć. Tak. Teraz będzie układ taneczny, dokładnie. To wy nas zaskoczycie w takim razie teraz. Zumba. Także nie będziemy jeszcze tu nic mówić co do następnego szkolenia, ale damy informację w odpowiednim momencie. Tak, damy informację w odpowiednim momencie. Przestrzeń damy teraz innym do wypowiedzenia. Dokładnie. Dziękuję ślicznie. Dzięki, kochanie moje. Dzięki wielkie, Aniu, za twoją wypowiedź, za twoje wzruszenie, za twoje emocje, za to, że jesteś, za to, że z nami byłaś. Dzięki wielkie. Słuchajcie, chciałem powiedzieć, znaczy nikogo tutaj nie będę pospieszał, ale mamy dzisiaj 16, jest też potrzebna przestrzeń na to, żeby gdzieś dokończyć te zamówienia, dlatego samo gęste, gdybyście te osoby, które zostały, samo gęste, gdyby mogły dać, rozpoczynamy od Pawła. Paweł, zapraszam cię. Cześć wszystkim. Słuchajcie, ja mam tutaj zapisane specjalnie, żeby się trzymać krótko. Oczywiście bardzo chcę podziękować Ani, bo słuchajcie, Ani Pawłowi, dziewczynom, które malowały, wszystkim, którzy dołożyli się do tego, że my tak wspaniale wyglądaliśmy, ale Ania była całym sercem tego wszystkiego, która zaczęła to. Także jeszcze raz naprawdę wielkie serducho. Ja po prostu swojej żony nie poznałem. Zresztą to, co ja sam przeszedłem, oprócz tego, że metamorfozę mentalną, to tak samo metamorfozę fizyczną, zewnętrzną, także dzięki wielkie. Paweł, dobrze, że sprostowałeś, że z tym malowaniem i fryzjerem to chodziło o twoją żonę, bo już się martwiłem. Znaczy, pewnie osoby, które nie były, mogły się martwić, także dzięki, że to sprostowałeś. Słuchaj, ale nie do końca. Ja mam włosy pomalowane, także się przyznaję, słuchaj, tylko włosy. Dobrze, słuchajcie, ale wracając do wniosków. Świadomie zmieniam scenariusz, tak? Czyli właśnie ta świadomość tego, że podjąłem decyzję i świadomie zmieniam scenariusz. Dalej. Kropla wody, tak? Kropla wody, jeden krok. Tak jak ja tu przytaczam słowa Bruce'a Lee, który mówił, bądźcie jak woda, moi przyjaciele, a wiemy, jaka woda jest, woda się nigdy nie zatrzyma. Nieważne, co stanie jej na drodze, woda popłynie dalej. Nie ma takiej przeszkody właściwie w zasadzie, której by woda nie pokonała, także jak będziemy jak woda, to po prostu damy radę, pokonamy wszystko. Kinga Gradek na swojej sesji o systemie złamała system po prostu, ale zrobiła to rewelacyjnie. Po prostu to, co ona zrobiła, jak to pokazała w takiej prostocie i w takim, tak to zebrała po prostu, że lepiej chyba się tego nie da zrobić. Także jest mega, super. I to, co ona pokazała na tym doświadczeniu, czyli nie zniekształcaj obrazu biznesu. Czyli jeśli my nie pracujemy systemem, to tak naprawdę, tak jak te kalambury pokazały, że
jak kolejne osoby pójdą za nami i zaczną pokazywać, jeśli my na początku próbujemy im pokazywać bez systemu, zniekształcamy to, one idą dalej i tam na końcu to po prostu jest już w ogóle chyba może 1% tego, co naprawdę chcieliśmy przekazać. Także chyba to było na tyle. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, naprawdę mega atmosfera i dziękuję wszystkim, przede wszystkim to, co powiedziałem, że dziękuję za to, że każdy z was, będąc tam, dał sobie szansę na to, żeby zmienić swoje życie. I uważam, że jeśli ktokolwiek chce robić ten biznes i chce go robić profesjonalnie, jak profesjonalista, a nie jak brzydko mówiąc w patałach, wybaczcie, to po prostu na takim szkoleniu u Norberta musi być. Bez tego uważam, że nie ma o czym gadać. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Pawle. Dzięki, że byłeś. Dzięki za twoją wypowiedź. Kasiu, witam ciebie raz jeszcze i zapraszam do podzielenia się twoimi wnioskami. Kasiu, tylko załącz sobie mikrofon, wiesz? Witajcie. Teraz cię słychać, super. Witajcie, więc ja przede wszystkim powiem tak, że po pierwsze, każdy mikorzyn to coś innego. Słyszysz niby to samo, wyciągasz inne wnioski, to jest najważniejsze. Po drugie, przekonałam się o tym, że nie decyduj za innych i pracuj systemem i to przynosi rezultaty, czego jestem przykładem i to, dziękuję Danusi, że podała mi tą rękę do lepszego świata i ja ją chwyciłam. No, a oprócz tego dodam jeszcze, że szykuję sukienkę na następną galę, bo kobiecie nie wypada dwa razy w tym samym występować. Tak. I tego się trzymajmy. Myślę, że masz pełne poparcie wszystkich tutaj pań. A swoją drogą muszę powiedzieć, że naprawdę wyjątkowe emocje mi towarzyszyły, wyjątkowe poruszenie, kiedy widziałem ciebie kroczącą po tym czerwonym dywanie. Dziękuję. Dzięki wielkie, Kasiu. A teraz Lena, która wdarła się, chciałem powiedzieć przebojem, ale zumbą tak naprawdę na scenę. Zapraszam cię do wypowiedzi. No nie wiem, czy przebojem, czy nie przebojem. Witam wszystkich. W Mikorzynie byłam po raz pierwszy. No i w DoLife też jestem od niedawna tak naprawdę. Więc mój główny cel wyjazdu do Mikorzyna było, jak w tym wszystkim wystartować. Jak opuszczając pewne strefy mojego komfortu, zbudować swój mental i jak po prostu zacząć. I wiecie, odnalazłam chyba tą odpowiedź, bo Norbert powiedział, odnajdź pragnienie marzenia, nie chęć, pragnienie i działaj. Nie czekaj na następne szkolenie, działaj. Nie zarządzaj czasem, zarządzaj sobą w czasie. Zrób plan. Twój plan to twój priorytet. Bądź uważna, znajdź czas i wykonaj działania, które budują biznes. Proste, prawda? Wydało mi się to rzeczywiście bardzo proste. No wiem, jak wystartować. Poza tym trzeba być wzorem, za którym po prostu warto iść. I w ten sposób zbuduje się zespół, który da mi wolność. To zabieram ze sobą z Mikorzyna, a oprócz takiego krótkiego podsumowania zrobiłam również podsumowanie liczbowe. I jeśli mogę, to chciałabym go wam przedstawić krótko. Dawaj, co tam masz za liczby? Zacznę od jedynki. Jedynka to jak król jest tylko jeden i królowa również jest tylko jedna. Mówię oczywiście z podziękowaniem dla Norberta i Ani, ale wiecie, że przy obecnej liczbie afirmacji i działań z naszej strony, do których nas Norbert zresztą namawiał, to ten stan rzeczy może już nie potrwać zbyt długo. Następna liczba to dwójka, jak dwa dziennie. Pacierz i amen, dwa dziennie. Trójka, jak trzy filary sukcesu oraz jak minimalna liczba afirmacji dziennych, chociaż według Norberta 33 mają większą moc.
No a poza tym, no, siedziałam również przy stoliku numer 3, więc również tą trójkę zabieram. Piątka. Piątka jak piąta edycja szkoleń w Mikorzynie. 5 osób przyłączę do zespołu w miesiąc, jeśli zrobię 2 dziennie. A poza tym 5 to jest liczba kroków najłatwiejszego systemu pracy, czyli naszego. Długo zastanawiałam się nad 6, co by jej przypisać, ale ona już dzisiaj wybrzmiała. Oby nie zostało nam 6 miesięcy do końca życia. A żeby tak się nie stało, to trzeba odżywiać organizm suplementami DuoLife. Dalej mam mały ciąg liczb. 1, 3, 5, 7. Norbert powiedział, że to jest zasada tempa pracy, a potem już tylko wolność. Następna jest 10, właściwie 1 z 10, bo 1 z 10 zdecyduje się na takie samo działanie jak moje. 16. Też wiemy już, co to jest. Po prostu 16 robi się zamówienie. Poza tym do zapamiętania jest 20 jako godzina 20 i 21:15. Są to godziny Zoomów wtorkowych, środowych, poniedziałkowych. Zapamiętałam. Następna liczba to 21. To jest liczba dni, w ciągu których buduje się nawyk. Więc powtarzam afirmację. Dobra, próbuję 33 razy dziennie, ale na razie wychodzi mi 3. Następne liczby są raczej duże. I pierwsza z nich to 99. 99 to jest procent, w którym najniewygodniej siedzi się na krześle. Jeżeli spróbujecie usiąść, to przekonacie się, że to jest rzeczywiście tak. Dlatego następna liczba to 100, ponieważ zawsze trzeba działać na 100%. Kolejna jest 5 razy większa, czyli 500. Tak jak 500 punktów, to jest twój obrót. No a jak zrobisz 50 tysięcy, to czas na awans na menadżera. Chociaż chyba moją ulubioną liczbą zostaje milion, bo rozciąga umysł. Jak coś, co byś zrobił, jeśli dostaniesz milion co miesiąc? Spróbuj wymyśleć, chociażby na 12 miesięcy. I teraz w sumie koniec moich liczb, ale już łączę sobie kropki. No i poza tym, jeżeli masz problem z wyborem priorytetów, to pomyśl, czy to, co robisz, przybliża cię do twojego celu. Lena, to, co zrobiłaś, jesteś po prostu cudowna, a to twoje podsumowanie liczbowe jest genialne. Dziękuję. Kto się zgadza z tym, że to podsumowanie po prostu rozwala system? No petarda, po prostu petarda, brawo! Wiesz co, ja poproszę ściągę z tymi liczbami, albo sam ją sobie ułożę. Koniecznie napisz na naszej grupie 3 filary sukcesu tą ściągę, please. Zrób. Jest gotowa nagrana, kochani. Widziałam, co opowie, więc nagrałam to. Jest gotowa nagrana. Dzięki, Lena, za to, że jesteś. Dzięki za to, że chcesz więcej. Dzięki za to, że wychodzisz ze strefy komfortu. Dzięki. Danielu, zapraszam ciebie do wypowiedzi. Czy ty też liczbowo? Nie. Ja szybko, jak zwykle. Dużo już tutaj powiedzieliście, ale nie powiedzieliście, chociaż Ania trochę powiedziała o gali. Słuchajcie, gala była petarda, więc ja jechałem bardzo mocno skupiony. Tak naprawdę deep focus na 100% na to szkolenie, bo już mi wcześniej powiedziano, co tam będzie. Więc chciałem jak najwięcej wyciągnąć, ale gala to była jedna z lepszych gal, na których byłem. I powiem wam trochę od końca. Super ludzie, super emocje, rozwój mentalny, skupienie, dużo śmiechu. Tak was tylko chcę zaciekawić, te osoby, które jeszcze nie były. A co mi utkwiło najbardziej, to tak, słuchajcie, system pracy, on jest naprawdę prosty, nie? Naprawdę. To, co Norbert mi uświadomił, że
Mamy z tyłu głowy takiego chochlika, który wam cały czas mówi: nie da się, nie zrób tego, nie dzwoń, nie idź, nie rób. I powiem ci, Norbert, i powiem wam wszystkim, że zacząłem się nim od tego, od tej niedzieli, jak wyjechaliśmy, trochę z nim bawić i powiem wam, że wygrywam z nim. Także to jest coś pięknego. Co jeszcze? Już tak na sam koniec gratulacje dla całej rodziny Witkowskich i uświadomiłem sobie jedno, że cieszę się bardzo, że mam tak młode dzieci i że będę mógł być dla nich mega mentorem. Dzięki wielkie. Danielu, dzięki wielkie. Trochę mi odebrało głos. Dziękuję po prostu. Dzięki, że byłeś, dzięki, że dołożyłeś cegiełkę do tego wszystkiego, bo to nie tylko to, co zrobiła Ania i Norbert, ale każdy z nas, będąc tam, dołożył cząstkę siebie, swojej energii. Dlatego tam było tak cudownie. Dzięki. Bartku, zapraszam ciebie. Witam wszystkich. Ja w Mikodynie byłem pierwszy raz i mogę od razu powiedzieć, że to na pewno nie będzie ostatni. Jak tylko się dowiem, kiedy będzie następny Mikodyn, to rezerwuję sobie termin. A z tego powodu, że ja tam pojechałem popracować przede wszystkim nad mentalem, nad swoją głową, nad swoją pewnością siebie, nad wystąpieniami i dostałem więcej niż oczekiwałem tak naprawdę, bo to, co tam zastałem, to, co ze mną zrobiło to wszystko, ta cała atmosfera, ci wszyscy wspaniali ludzie, nie widziałem żadnej negatywnej osoby, żadnej. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy przyjaźni i właśnie swoje pierwsze wyjście ze strefy komfortu osiągnąłem, kiedy były wnioski ze szkolenia na samym szkoleniu, gdzie wtedy sam postanowiłem, że muszę wyjść i się podzielić z tym przed setką osób, którzy tam byli, żeby już na miejscu tam walczyć ze swoimi ułomnościami, problemami i to najbardziej wynoszę. Oczywiście jest dużo więcej. Z tym, że system jest system pracy i wdrożenia nowych osób jest oczywiście super, z tym, że żaden system, nawet najlepszy, nie zadziała, dopóki nie poukładamy sobie w głowie. I tutaj naprawdę zyskałem najwięcej, bo ja już widzę po sobie, że jest trzeci dzień, jest dzisiaj środa, a ja chodzę tak nakręcony, zupełnie inaczej myślę. Nie mam tych obaw, tych takich, co miałem wcześniej. Także naprawdę jestem w wielkim szoku. I wszystkich zachęcam na żeby chociaż raz pojechać, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, Bartku. Doskonale cię rozumiem, bo pamiętam, jak ja pierwszy raz uczestniczyłem w tych warsztatach i dostałem do ręki afirmacje, czytając je po prostu, jakby ktoś lał wodę mi gdzieś tam z nad głowy, tak to wszystko ze mnie płynęło. Także doskonale cię rozumiem. Mogę ci tylko obiecać, że z każdym następnym będziesz to po prostu czytał, z każdym następnym razem będziesz czytał to lżej, łatwiej, przyjemniej, tak jak to Norbert określał, że można się w tym rozpłynąć. I tak właśnie ma być. Dzięki wielkie, Bartku. Zapraszam Wojtka. Dobry wieczór. Ja sobie zrobiłem małą ściągę, żeby czegoś nie przeoczyć, a jednocześnie, żeby się nie rozwlekać. Taki pierwszy wniosek to jest konieczność ciągłej uważności w kwestii naszego mentalu, ciągłej pracy nad tym i to dotyczy nie tylko kwestii tych naszych biznesowych, ale myślę, że w ogóle naszego funkcjonowania, naszego myślenia, naszego sposobu bycia i całego naszego życia, prawda? To jest niezwykle to, co do tej głowy wkładamy i czego nie dopuszczamy ewentualnie i zastępowanie tych wszystkich negatywów pozytywnymi myślami, tymi afirmacjami, no to jest mega po prostu, nie? I to jest absolutnie najważniejsza rzecz. Rzecz, która na mnie zrobiła wielkie wrażenie, to jest ta kropla drąży skałę, czyli ten system pokazany. Ja go sobie zaraz po powrocie do domu rozpisałem po swojemu, musiałem sprawdzić, czy tam się Norbert nie pomylił przypadkiem i się nie pomylił. Rozpisałem to sobie w taki sposób bardzo czytelny i zrobiłem sobie taką planszę, którą mam na bardzo łatwo dostępną w komputerze i powiem wam, że dzisiaj byłem na dwóch spotkaniach i w momencie, co trzeba robić, jak wyświetliłem tylko to, tą wyliczankę tych 6 miesięcy, to nie miałem kontrargumentów, prawda? To jest tak proste przy tej skuteczności, która jest podana,
czytelnie wszystko rozpisane i to mi dodało wielkiej takiej łatwości przekonania do tego, jakie to jest niezwykłe to, co robimy. I jakie stwarza nieprawdopodobne możliwości, gdyż te dane, można powiedzieć, one mogą być nawet zaniżone. Podejrzewam, że są zaniżone, że ta skuteczność w miarę dochodzenia do wprawy będzie większa niż 10%, prawda? Natomiast, że to musi być wykonywane i te dwa dziennie z pełną konsekwencją, ale żeby gdzieś tam czegoś nie gubić po drodze i znaczy to niezwykłe. I kolejna rzecz to też moja zazdrość w stosunku do Witkowskich i postanowienie, że na następny IKORZYN jadę rodzinnie. Także dziękuję wam wszystkim i myślę, że się znajdzie tam miejsce dla mnie i mojej rodziny następnym razem. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie Wojtku, dzięki za twoje wnioski, za twoją perspektywę i za te miłe słowa. Dzięki wielkie. Moja droga żono, nie przewidujemy bisów. Nie wiem, czemu masz rączkę u góry. Ja chciałbym jeszcze zabrać dwa zdania i przepraszam was z góry bardzo, bo mam lekki niedosyt po mojej poprzedniej wypowiedzi. Pewnie niektórzy mogą sobie myśleć, co ten mały kurdupel będzie mi poprawić kazania, ale myślałem sobie, że może kilku osobom chociaż dodaję wartości, może wyniosą z tego inspirację jakąś. I teraz przede wszystkim będę mówił do tych, którzy robią duo, albo którzy chcą zacząć robić duo, to odnośnie znalezienia powodu do właśnie działania, do wyjścia do drugiego człowieka, zastanowiłem się właśnie, zadałem sobie na mikorzynie takie pytanie i szukałem bardzo długo, ale przyszło do mojej głowy, że jak patrzę na drugiego człowieka, to sobie myślę, kurczę, a może wcale nie dam mu tylko jakichś świetnych produktów, bo mamy świetne produkty. Może nie tylko dam mu najlepszy biznes na świecie, bo na pewno tak. Może nie tylko rozwój osobisty, ale on jest bardzo ważny. Ale pomyślałem sobie, a co jeśli uratuję go od jego własnej głowy, która go całe życie może sabotować. Każdego dnia z samego rana. A może uratuję go od 40 lat charówki na etacie. Może uratuję go od utopienia się w kredytach. A może dzięki mnie ten człowiek nie wyląduje pod mostem. Może uratuję tego człowieka. Z takimi pytaniami właśnie się zastanawiam. Dzięki. Dzięki wielkie, Janku. Myślę, że to nie wymaga żadnego komentarza. Dzięki. Jesteś wielki. Słuchajcie, ja miałem dzisiaj bardzo wyzwaniowy dzień, ale wszedłem w niego tak z bardzo dużym optymizmem, pomimo tych działań, które przede mną były, ale w którymś momencie przyszła do mnie taka myśl, kurczę, jeszcze tego Zooma muszę poprowadzić, ale zaraz to zostało wyparte przez pozytywną myśl, przecież to jest to środowisko, w którym można wzrastać, w którym można się rozwijać. Ale miałem takie wątpliwości, z czym się z wami podzielić. Dla mnie największą wartością, którą wyjąłem z tych warsztatów, było to, żeby zrobić w życiu wszystko, żebym zrobił w życiu wszystko, żeby nie zostać przez to życie pominiętym. I choć to wyszło z dowcipu, to w tej chwili jestem śmiertelnie poważny. Nie chciałbym, żeby życie mnie pominęło. Chcę mieć sprawczość po swojej stronie. I jedna z większych przyjemności tego wieczoru na tym czerwonym dywanie to taniec z osobą, która jeszcze przed chwilą chodziła przy balkonie albo jeździła na wózku. I zastanawiam się, po co tak naprawdę to robimy, czy po co mamy to robić, tak jak Janek powiedział. I podczas Janka wypowiedzi przyszła do mnie taka refleksja i kiedyś usłyszałem taką historię. Przychodzi młody człowiek do wróżki i pyta tą wróżkę, powiedz mi, co mnie tak naprawdę w tym życiu czeka? I ta wróżka tak patrzy w tą kulę
i w którymś momencie patrzy na tego młodego chłopaka i mówi: słuchaj, do trzydziestki będziesz biedny, będziesz nieszczęśliwy, sfrustrowany. I on się tak zasmucił, zamyślił, ale w pewnym momencie podniósł głowę i patrzy na tą wróżkę: ale dobrze, ty powiedz mi, co będzie po tej trzydziestce? A wróżka mu odpowiada: a po tej trzydziestce to już się przyzwyczaisz. I my tu jesteśmy od tego, żeby ci ludzie się nie przyzwyczajali, żeby uwierzyli w siebie i żeby ich życie nie pominęło. To jest mój wniosek. A na koniec chciałbym poprosić o podsumowanie osobę, które biznes sieciowy buduje od 15 lat, która zbudowała organizację ponad 60 tysięcy osób. Osobę, która nie zatrzymuje się w tym projekcie i daje wartość innym, daje swoją wiedzę na wyciągnięcie ręki. Osobę, która ma niezłomną wiarę w drugiego człowieka i jego potencjał. Norbercie, jeśli mogę cię prosić, dopełnij dzieła. Powiem wam, że to, czego dzisiaj doświadczamy wspólnie z Anią, jest czymś niezwykłym. Aż ciarki, tak, przechodzą. Słuchajcie, ja jestem, no jestem w szoku. Rzadko mi się to zdarza, żeby być w szoku. Wzruszam się często, ale być w szoku naprawdę rzadko. Tak jak wspomniałeś, robię ten biznes 15-16 rok. Z ludźmi pracuję 25 lat. I tylko tym, co dzisiaj usłyszeliśmy wspólnie z Anią, bo stoi tu z boku i też się przysłuchuje temu, co się tu dzieje, to co tu naprawdę doświadczamy tych waszych wypowiedzi, ja mam tylko jedną myśl. Tak mocno reasumując to wszystko, zbierając do kupy. Powiem wam, że cholera, zaczynając to przygodą na samym początku w 92-93 roku, później robiąc przerwę i zaczynając to bardzo intensywnie robić ostatnie 15 lat, naprawdę w najskrytszych marzeniach nie myślałem, że będziemy robić takie rzeczy, że będę w stanie tak się tego biznesu nauczyć i tak go skutecznie budować i zobaczę takie detale w nim, które przy wykorzystaniu tego we właściwy sposób i nauczeniu tak zbudują człowieka. Naprawdę. Naprawdę jestem ogromnie wzruszony. Ogromnie. Że ja taki człowiek z takiego zaścianka, z takiego grajdołu, niewierzący w siebie, tak będę mógł się zmienić. I przez tą zmianę, którą w sobie dokonam, i tą naukę, i to doświadczenie, będę mógł robić takie rzeczy, żebym taką ilość ludzi mógł zbudować. Bo to, co się z wami dzieje, zwłaszcza teraz, te wnioski, które macie, bo to jest kolejne szkolenie, i po tym, co nauczyłem się z książek, co wykorzystuję, po doświadczeniach, które mam, które widzę, należy wykorzystać mega w tym biznesie i te trzy filary jako autorskie moje szkolenie, to jest odpowiedź. Ja widzę, to jest odpowiedź na gigantyczne sukcesy u ludzi. Gigantyczne. Bo przed
przede wszystkim dotyczą zmiany w głowie. Jak słyszę to, co mówicie, to ja mówiłem to od samego początku, od pierwszego Mikorzyna. A ja słyszę rzeczy, które chciałem, żebyście usłyszeli na pierwszym. Słyszycie je teraz. To mi pokazuje, jak muszę w tej pracy trwać i robić pewne rzeczy i uczyć dalej następnych i wyuczyć następnych i być cierpliwym w tych działaniach i ciągle to powtarzać, bo nasz umysł musi mieć pewny moment, kiedy zacznie docierać jakaś informacja, później ją przyjmie, później przerobi, kolejne doświadczenie i to potrzeba czasu, żeby do człowieka dotarło to, co ja mówię. Ja na tym Mikorzynie mówię dokładnie na tym szkoleniu te same rzeczy, co na pierwszym. A wy mówicie, że dopiero teraz pewne rzeczy do was dotarły. To mi pokazuje, że ja w tej drodze mam nadal trwać, bo idę właściwą drogą. I ta zmiana, która się w was dokonuje, przede wszystkim w głowie, bo reszta, zbudowanie biznesu nie jest problemem. Nauczenie się technicznych rzeczy, nauczenie się kompetencji. Wyzwaniem jest, jak ludzie nie odrabiają pracy związanej z pierwszym filarem, z mentalem. Jak nie pracują na tym albo sobie nie uświadamiają, jak ważna jest codzienna, systematyczna, konsekwentna robota nad tym przede wszystkim. A to pomaga we wszystkich dziedzinach naszego życia. Czy to będziesz robił biznes Duolife, czy będziesz robił jakikolwiek inny, czy będziesz pracował zawodowo tam, gdzie pracujesz, czy w związku twoim jest ci to niezbędne, żeby wreszcie zrozumieć, że ty możesz zrobić to, co chcesz. Możesz sobie tak w głowie poukładać, że to zrobisz, tylko na to trzeba mieć uważność, na technikę pracy z tą głową. To jest niebywałe, te książki wszystkie, które przeczytałem, te szkolenia, że to włożyłem i widzę, jak to jest niezbędne i to, co się z wami dzieje, to jakie macie wnioski. Wow, po prostu mam taki moment, aha, że szok, szok. Dzięki wam wielkie. Bo nawet nie wiecie, co zrobiliście dla mnie. Dzięki. Dzięki piękne. Robercie, z tej twojej wypowiedzi zabieram to, że robienie biznesu nie będzie wyzwaniem, jeśli poukładasz sobie w głowie to, co sam myślisz o sobie, jeśli poukładasz siebie, jeśli będziesz działał systemem i jeśli będziesz zarządzał, będziesz potrafił zarządzać sobą w czasie. Te trzy dokładnie rzeczy. Tak. Dokładnie to są te tak. trzy filary, o których słyszeliśmy, o których możecie usłyszeć na kolejnych warsztatach. Jestem pod wielkim wrażeniem waszych lekcji, waszych wniosków. Pamiętajcie tylko najważniejszą jedną teraz rzecz. Jak z tymi wnioskami zaczniecie pracować, będziecie je ciągle doskonalić, ciągle to stosować. Wyciągniecie kolejne wnioski z waszych działań, z tym, co teraz zabieracie. I kolejne dojdziecie do mistrzowskiego podejścia w życiu, do każdego sukcesu możecie podejść tak i go zrobicie. To jest tylko kwestia czasu. Dzięki wam wielkie za to, że jesteście w naszym życiu, że chcecie się uczyć, że chcecie słuchać tego, co mówię. Ogromnie się cieszę, bo zrobicie rezultaty, bo jesteście wyśmienici. Dajecie sobie szansę wygrać w życiu. Dzięki. Norbercie, nie wiem, czy mamy jeszcze przestrzeń, żeby pochwalić się awansami. Wiem, że takowe są, więc jeśli liderzy co mają te awanse w swoim zespole, to bardzo prosimy, żeby tutaj wyróżnić te osoby. Na pewno ja muszę powiedzieć o awansie i na młodszego lidera Karoliny. Karolina Porada, która nie wie, jak to się stało. Tak się to właśnie później dzieje, więc wielkie, wielkie brawa, gratulacje, Karolina, świetna robota. Jak nie wiesz jeszcze, co się stało, nie szkodzi, dowiesz się, przyjdzie na to czas. Gratulacje oczywiście też dla Ewy Papros za awans na lidera grupy, bo ostatnio tu nie mieliśmy okazji, na gali było, ale tu nie. Więc to z mojej strony wielkie, wielkie dla was gratulacje. Idziemy dalej zwyciężać, osiągać. Swoją drogą prawdopodobnie te awanse są rezultatem tych trzech filarów, o których przed chwilą wspominaliśmy. Dokładnie to ja tak. Jeszcze. Bo jak wierzysz w siebie, to zrobisz. No.
bo też nie, właśnie sobie uświadomiłam, Edytka Mikosz. Edytka jest, słuchajcie, wzorem wytrwałości, tego, że właśnie jak się zbuduje i poukłada w głowie, to nagle się rusza do przodu, bo Edytka z nami jest już trochę, a awansowała tuż przed Mikorzynem, dzień przed, na pozycję lidera grupy. Wielkie gratulacje, Edytka, to co ty mówiłaś w swojej głowie, to jak w ogóle zmieniłaś swoje podejście, nastawienie, to jak teraz rozmawiasz z ludźmi, jak się nawet już nagrywasz, jak robisz follow-upy, to jest po prostu, słuchajcie, mistrzostwo świata i jestem przekonana, że to dopiero początek. Więc wielkie gratulacje, Edytka. Gratulujemy, gratulujemy z całego serca. Dziękuję bardzo. To dzięki wam też w tej głowie sobie poukładałam przecież. Coś pięknego, Edyto. Dzięki wielkie. Dzięki, dzięki. Słuchajcie, dzięki wielkie tym wszystkim, którzy byli. Jeszcze może ja powiem o awansach u nas. Proszę cię bardzo, Karolino. Madzia Tuńska, młodszy lider zespołu, była już wymieniona. Kasia Tiepłow, młodszy lider zespołu. Kasia Kowalska, młodszy lider zespołu, ale wiem, że brakuje 150 punktów do lidera zespołu. Paweł Wojciechowski. No, żyjemy tam, bo to nie ma co czekać. 150 już grzeją, już grzeją. Paweł Wojciechowski, Paweł, nie wiem, czy jesteś jeszcze z nami, pędzisz, lider zespołu. I Monika Grabowska-Kuśmierczyk, 26 dni, lider zespołu. 26 dni, lider zespołu. Zobaczcie, tu się pokazuje jedna rzecz jako wynik. To, co mówiliśmy wcześniej, to, co wszyscy mówiliście. Jeżeli jest poukładane w głowie, jeżeli odrobimy te lekcje, zaczynamy w siebie wierzyć, zaczynamy patrzeć inaczej, to biznes nie jest problemem. Niektórzy mają już poukładane, jak przychodzą do nas i jest im łatwiej, ale pracę z głową musieli zrobić wcześniej. Ta droga nie omija nikogo. Czasami jest tak, że ktoś przychodzi tutaj i mówi, Boże, czemu ja tak długo? Bo nie masz zrobionej tej roboty, dlatego musisz to zrobić. Przykład Edyty, przykład wielu innych. A przykłady tych, którzy robią szybko i gratulujemy im też. I zaskoczeniem dla nas jest, Boże, 26 dni, a ja jestem 260, ktoś powie, czy więcej. No to, czy, to co, ja się nie nadaję? Nie. Tą drogę zrozumienia, zbudowania siebie, ktoś przeszedł wcześniej, gdzie indziej odrobił lekcję 260 czy 500 dni, czy 1000, za czym poukładał w głowie. Przyszedł tu i zrobił tak. Ale ta droga przejścia jest dla każdego konieczna. Nie ma sukcesu bez poukładania w głowie. Nie ma sukcesu bez uwierzenia w siebie. W zmianie mentalnej bez niej nie zrobisz. Dlatego jak widzisz, że musisz w głowie poukładać, to pierwsze co, dzięki za waszą rekomendację, ale ja to wiem 100%, ja co do tego nie mam wątpliwości, dlatego robię takie szkolenie. Musisz być na tym szkoleniu, żeby w głowie poukładać. I robić później pewne rzeczy przez cały czas, żeby tej głowie się układało. I uważaj na słowa, które sobie mówisz. Jak czasami mi piszecie, a ten tam nie był, a ja byłem, nie byłem, żałuję, coś tam. Zobacz, co sobie mówisz wtedy. Pracuj nad tym, żeby ten głos opanować. Jest to możliwe. Gratuluję tym wszystkim ludziom. I wszyscy możecie osiągnąć sukcesy. Ja jestem o tym na 1000% przekonany. Jak dacie sobie szansę wypracować z głową, w głowie sprzymierzeńca, a nie przeciwnika, wygracie wszystko, cokolwiek chcecie. To są dowody. Sukcesy wasze. Idziemy jeszcze robić zamówienia, bo jest 16, bo są jeszcze nie, gratisy jeszcze nie, świetne. Jeszcze nie. O, jeszcze dobrze. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze ja, jeszcze ja. A nawet nie ja, ja tylko chciałam bardzo serdecznie pogratulować osobie, która 16 września zrobiła lidera grupy. 16 października zrobiła młodszego lidera zespołu, a dzisiaj zrobiła lidera zespołu. Kasia Fidyt, po prostu idziesz jak burza i jeszcze co najlepsze, Kasia wygrała w konkursie, który zorganizowałam dla mojej grupy, bo najpierw to ja wprowadziłam 200 dzisiaj klubowicza, ale Kasia wprowadziła 201, więc Kasia jakby została zwycięzcą konkursu, więc Kasia, dwa słowa jeszcze od ciebie na koniec, bo to jest po prostu tak emocjonujący dzisiaj dzień, że czekam na ciebie. Wielkie brawa, wielkie brawa. Dziękuję bardzo.
faktycznie dzień dzisiaj był bardzo emocjonujący i bardzo, bardzo pomogła mi Danusia, także jestem jej ogromnie wdzięczna, bo było to wyzwanie. Natomiast właśnie dzisiaj wprowadziłam kolejnego klubowicza i właśnie jedną osobę jako klienta preferowanego. Także do przodu. Tak się to dzieje, jak się w głowie poukłada i słucha się sponsora, który mówi, jak działać systemem. Tak się dzieje. Dokładnie. Po prostu. Pięknie. A wiem, jak a duża była niepokora u ciebie. Wiem. Brawo, Kasiu. Brawo. Wielkie brawa, kochani, dla was. Tak, lecimy jeszcze robić zamówienia. Dajcie informacje ludziom, którzy są tylko klubowiczami, klientami, bo gratisy, te promocje są wyśmienite. I wiem, że nie będą długo, bo takie obniżki cen, takie dodatkowe możliwości bardzo szybko ludzie wykorzystają, więc dajcie też wszystkim znać, żeby skorzystali z tego, żeby im nie brakło żadnych produktów. Tak jak ostatnio brakło promigrenu, bo bardzo szybko w promocji poleciała ilość i gotowe. Dzięki Mirek, cudne prowadzenie, dzięki Danusia za prowadzenie, ja już się zamykam. Dziękuję. Dzięki wszystkim, że byliście. Dzięki za wypowiedź. Dzięki Aniu, Norbercie. Ogromne serducho do następnego razu. Pozdrawiamy was serdecznie. Cześć. Dobranoc. 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 Dobranoc.